Dzisiaj rozgrywamy trzecie otwarte Mistrzostwa Powiatu Bialskiego w konkurencjach kulowych. Od 3 lat udało nam się doprowadzić do tego, że jesteśmy organizatorami imprezy o charakterze mistrzowskim. No dzisiaj mamy trzecią odsłonę. Wyłaniamy najlepszych strzelców z powiatu i nie tylko, bo są zawodnicy z różnych miejsc Polski. W tej chwili do godziny 11:30 mamy rejestrację, a więc nie jestem w stanie określić ilości zawodników. Na wstępie mogę powiedzieć, że jest ponad 30 osób już teraz, którzy podjęli rejestrację. Natomiast no, liczymy, że jeżeli zamkniemy się w 50, to będzie to taki podwoity wynik. Decyzją Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jak również wojewódzkiego, stowarzyszenia takie jak nasze zobligowane są do przestrzegania reżimu sanitarnego przy organizacji tego typu imprez. Świadczą o tym chociażby wyznaczone miejsca strzeleckie. Za mną, za plecami jest wiatak, na której jest 15 stanowisk strzeleckich. Chcąc zachować odpowiednie wyznaczone przez ministra odległości, dostosowaliśmy do tych wymogów. Również aspekt dezynfekcyjny jest kładziony nacisk. Zawodnicy otrzymują podczas rejestracji specjalne środki do dezynfekcji indywidualnej. Na stanowiskach dezynfekowane są maty wymieniane po każdej konkurencji karabinowej. A więc ogólnie rzecz biorąc, tak, są to pierwsze zawody w nowej rzeczywistości koronawirusowej. Natomiast no, cieszę się, że strzelcy nie przestraszyli się. Cieszę się, że reżim sanitarny został na tyle zluzowany, że możemy przeprowadzić te zawody na świeżym powietrzu bez masek. To jest naprawdę bardzo, to już jest bardzo duże ułatwienie. Rozgrywamy tak naprawdę rywalizację w 5 konkurencjach. 2 konkurencje pistoletowe, sportowy i centralnego zapłonu, 2 konkurencje karabinowe, również karabin sportowy, karabin centralnego zapłonu oraz konkurencja, myślę, że równie widowiskowa, którą uruchomimy niebawem, a więc to będzie strzelba i tak zwany trap, gdzie zawodnicy będą oddawać strzały do rzutków wyrzucanych przez maszynę w różnych kierunkach. Skoro mistrzostwa otwarte odnośnie powiatu bielskiego, nie mogło zabraknąć tutaj naszych przyjaciół ze starostwa. Pan starosta, jak co roku, zabezpieczył środki i umożliwił, ufundował puchary i medale do poszczególnych konkurencji, a więc tutaj partnerstwo ze strony starostwa jest jak najbardziej widoczne i zauważone.